No to co, może teraz jakiś pierwszy test wykonam. Test zbierania zanieczyszczeń. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Mam tutaj konfetti. Troszkę rozsypiemy mu tego konfetti i zobaczymy. Jak on sobie poradzi ze sprzątaniem. Uruchomimy w trybie normalnym. I może tryb spot. Tryb spot. Nie da się go uruchomić ze stacji. No to tryb automatyczny. Tutaj cyklon, jak widać, pracuje ładnie. A tu jest ciekawa funkcja odkurzania. Czy włączy się, czy się nie włączy? Przed chwilą się włączył. Ale ogólnie jednak mam wrażenie, że bardziej płynnie się przemieszcza po pomieszczeniu niż ten poprzedni wersja Power 9000. Szybciej i płynniej. Te czujniki są bardziej wyczulone na przeszkody też. O, tutaj ustawiłem trypod i fajnie go omija. Może mu jeszcze tutaj rozsypiemy. Tego konfetti. Zobaczymy, jak sobie poradzi odkurzając wokół mebli. Patrzcie, jak on fajnie tutaj objeżdża wokół nóg od krzeseł. Nie no, widzę, że postęp jest w porównaniu do tej poprzedniej generacji Powerbota. No to tutaj jest zdecydowanie lepiej. Jest to bardziej precyzyjne, te ruchy są, te algorytmy poruszania. Czujniki też są bardziej czułe, widać, że wszystko jest wykrywane, nie uderza odkurzacz przeszkody, tylko fajnie je omija. Widać, że jest dokładny, bo dokładnie sprząta wokół tego krzesła. Tutaj nie pomija żadnej przestrzeni.
Przynajmniej jeśli chodzi o poruszanie się, bo... To jakby zwiększał moc na dywanie nawet. Tak mi się wydaje, że jak wjeżdża na dywan, to minimalnie zwiększa moc. O, może zobaczymy, jak tu posprząta wzdłuż ściany. Czy posprząta, czy nie. Wow. Weźmy mu tam, rzućmy. Wzdłuż krawędzi niech ma. A tam dalej go może nie puścimy? Niech se sprząta tu. Stację mu weźmiemy stąd. Bo nie wiem, czy w trakcie sprzątania można ją przenosić, pewnie nie, ale najwyżej. Czekajcie, bo on już tutaj jedzie. O, on tam wysuwa tą listwę. Ale my go tutaj nie puścimy dalej. Za daleko by chciał jechać. Tu nie. Oj, powiem wam, że fajnie podoba mi się ten odkurzacz. Jak poprzedni PowerPod mi się nie podobał, z serii Power 9000, tak ten mi się już zdecydowanie bardziej podoba. Patrzcie, jak fajnie zbiera. Wszystko wciąga, ale chyba już przepełniony jest. Zbiornik ma tam pełny. Widzicie? Ciekawe, co się stanie, jeżeli nacisnę pauzę, żeby na przykład opróżnić zbiornik. Tutaj otworzymy. Ale widzę, że kurz też pozbierał razem z tym konfetti. Muszę gdzieś to wysypać. Mam siateczkę. Wysypię to do siatki. Dużo, dużo zebrał. Ale jeszcze mu zostało. Teraz zobaczymy, jak sobie... Czy on to wznowi, to sprzątanie? Czyli nacisnę w miejscu, w którym przerwał? Jak to działa? O, widzicie? Ta listwa gumowa była wysunięta przez chwilę. On ją wysunął, żeby posprzątać. Ale tam nie jedź, bo ja chcę, żebyś tu sprzątał.
Tam nie, nie, nie idź tam. W ogóle hałas, który wytwarza, jest dużo przyjemniejszy niż w tamtym modelu, jest cichszy. Cichszy jest ten odkurzacz, naprawdę jest dużo cichszy. O, teraz będzie sprzątał tutaj. Ale dojechał na listwę. O, guma się wysunęła. Nie wiem, jak widać, to w tej przestrzeni jednak sobie nie poradził wygarnąć te śmieci spod tej szafy. Coś nie bardzo. Tu zbiera wszystko. O, bardzo fajnie. O, jak się wyświetla ten napis Edge, to znaczy, że on uruchamia tą wysuwającą się listwę, która ma za zadanie tam wygarnąć te śmieci spod mebli. Ale jeszcze sporo mu tutaj zostało tych śmieci. A jednak wykrywa dywan, bo zwiększa moc. Na twardej podłodze ciszej pracuje. O kurczę, patrzcie, co tu się stało. Dosypało mi się konfetti. A tutaj nie dotrze do końca, bo jest ten uskok, a on od niego się nie mieści. A nie ma szczotki, żeby sobie to wymieść. O, o, coś tam wygarniał, zaczął wygarniać.
znowu Edge. Ale zobaczcie. No nie jest w stanie fizycznie tam też dojechać, bo przeszkadza mu właśnie tutaj ten uskok na tej szafie. A on jest za wysoki, żeby tam wjechać. Tu cię zatrzymamy. A tutaj ciekawe, czy sobie poradzi z tymi śmieciami. O, fajnie. Wszystko wciągnął. Powiem wam, że dużo lepszy jest ten odkurzacz niż poprzednia generacja Powerbota. Dużo lepszy. Tamten jeździł trochę jak taki paralityk. A tutaj on się porusza zdecydowanie płynniej. Lepiej zdecydowanie. No, wciągnij sobie, już ci pomogę tyle. A dywan się podwinął. Patrzcie, ile jeszcze tam zostało. Oj, ile tutaj zostało tego? Masz go to może, jedz.
Koniec sprzątania. Dokowania. Okej. O, zużyło całą jedną kreskę. Teraz jeszcze raz uruchomię go, ale w trybie turbo. Zmieniamy na turbo. I tutaj mu trochę naśmiecimy. O. Proszę bardzo. Żeby nie miał za lekko. To my tutaj narobimy dziadostwa. Proszę bardzo. Może wystarczy tyle. Okej. I teraz uruchomimy tryb turbo. Czyli po prostu zwiększona moc. Zobaczymy, jak on będzie na dywanie głośno pracował. O, no słychać. Nadywanie zwiększył moc? Na razie nie. Ale jak widać, no dużo zostawił ze sobą. O, pojemnik już jest pełny. Muszę go zatrzymać. Muszę cię zatrzymać, bo ci się pojemnik przepełnił. Okej. Opróżnimy cię. Tam coś jest. Dobra, i teraz o, wyświetla się taki wsnaczek. Pauza. O, już po drugim przejściu zdecydowanie lepiej on zbiera, czyli za pierwszym przejściem po prostu sobie nie daje rady, ale drugie przejście i lepiej zbiera. Jest taka funkcja odkurzanie do wyczerpania akumulatora, więc można ją włączyć, jeżeli ma się duży bałagan, po prostu dużo śmieci, to wtedy on będzie wielokrotnie odkurzał daną powierzchnię. No bardzo fajnie na razie. Mu to idzie.
tym modelu nie ma takiej funkcji na przykład, żeby zablokowała uruchomienie odkurzania, jeżeli pojemnik jest przepełniony. No na przykład w Roombach jest coś takiego, w niektórych modelach, że można, w tych, które mają wskaźnik zapełnienia pojemnika, że można uruchomić w aplikacji, żeby on po prostu się nie włączał, jeżeli go nie opróżnimy. A w tym modelu tego nie ma, więc on będzie odkurzał, nawet jeżeli będzie miał pełny pojemnik. Oczywiście on się wtedy tam zablokuje, ale dopóki całkowicie pojemnik się nie zapełni, no to będzie jakoś tam sprzątał. Jak widać, coś tam zostawia za sobą, ale na ogół dosyć dobrze zbiera. Może za kolejnym razem zbierze resztę. I tam nie jedź. Patrzcie, jak ładnie. Tutaj coś zostało, ale tutaj wszystko wyspierał. Ale słabo widać, bo tu jest dywan i ta gumowa listwa się chowa. Praktycznie w dywanie. No bardzo ładnie, powiem szczerze, bardzo ładnie. Jestem zaskoczony pozytywnie tym modelem. Fajnie tak fajnie szumi ten odkurzacz, tak nowocześnie, taki nowoczesny, bo tamten to tak trochę wył wręcz, wyjący był dźwięk, a tutaj taki jest szum, cichy szum odkurzacza, bardzo fajny. Mimo że jest w trybie turbo teraz, to dalej nie jest to jakoś bardzo głośno. Jest przyjemny ten dźwięk, powiem szczerze. Nie jest uciążliwy. Niektóre odkurzacze się tłuką tak,
hałasują, to jest naprawdę... Moim zdaniem jest przyjemny ten dźwięk, który on wydaje. Dla ucha. Taki szum powietrza, bym powiedział. I cichy, cichy szum silnika. Także poziom, ewidentnie poziom wyżej od poprzedniej generacji powerbotów, tych dużych, masywnych. Bo ten został też spłaszczony, on jest troszkę niższy od tego poprzedniego modelu, poprzedniej generacji. Zobaczcie. Naprawdę sobie poradził całkiem nieźle. Takie linie nawet widać po odkurzaniu. A to jeszcze nie koniec. Cały czas odkurza. Pojemnik znowu prawie pełny, ale jeszcze jest miejsce, to jeszcze nie chce go zbiera. O, widzicie tam... Tu nie dotrze. Nie dotarł tam. Muszę mu pomóc. Gdyby miał miotełkę, no to by sobie wygarnął, ale Samsung zdecydował, że miotełki nie będzie, więc... A nie wiem, czy widzieliście, teraz nowe modele Samsunga wyszły, JetBot. To będzie dopiero jazda z nimi. Mają miotełki wbudowane, no i jeszcze lepszy system nawigacyjny z lidarem. Zamiast kamery czujnik laserowy, także jeszcze dokładniejszy. Tu jeszcze masz, tu. O właśnie. O, właśnie w tym miejscu, dokładnie. Tam masz sprzątać. Widzieliście? Posprzątał wszystko. To jeszcze tylko tu. Tam mu darujemy pod tą szafę, bo tam się nie mieści. To jeszcze tylko pod tym krzesłem. Oczywiście ten... Ten bajzel, który mu sprawiłem, no to jest taki wyjątkowo ekstremalny. To nie są codzienne zanieczyszczenia. Myślę, że przy codziennych zanieczyszczeniach on dużo lepiej sobie radzi. Niż przy sprzątaniu takich paprochów w takiej ilości, no nie? Myślę, że Roomba 980 jednak lepiej sobie radzi pod takimi krzesłami. Myślę, że bardziej sprawnie jej to idzie. Płynniej się porusza, a też, jak wiadomo, korzysta właśnie z kamery.
Pytanie, czy on wróci w to miejsce? Czy zostawi je? Za chwilę się przekonamy. A jednak wrócił. Ale tamta noga ci jeszcze została. Wracaj tam. Chyba już nie wróci. Jak myślicie? Mi się wydaje, że nie wróci. Ups. Nie wiem, on stacji nie widzi. Nie, on tutaj znalazł przejście. Będzie chciał posprzątać. Nie, tutaj nie, tutaj nie trzeba. O! Wjechał pod krajnik nam. Ale ledwo się tam mieści. Dobra, jedź już stąd, już tutaj nie potrzeba. Nie dzisiaj. Dobra, wyjeżdżaj stąd, wyjeżdżaj. Koniec, end. Co on robi? No dobrze jechałeś. O, widzicie, tylko jedna kreska się już świeci na baterii. To on dużo prądu zużywa w tym trybie turbo. No prawie ci wyszło.
Dobra, ładuje się. Skończył sprzątanie, prawie pełny pojemnik znowu. Tu mam to, co zabrał wcześniej. Dosypiemy do tego resztę. No jak widać, zostawił właśnie w tych miejscach, do których nie mógł dotrzeć. Tutaj pod tą szafę jest taka krawędź od drzwi. I on tutaj po prostu nie wjechał, za wysoki jest pod nią, żeby się zmieścić. Tutaj zostawił głównie, trochę pod tymi nogami krzeseł. A tak poza tym, no to wszędzie dosyć nieźle zebrał. Jeszcze możemy wypróbować jeden tryb. Tryb ręczny. Zatrzymujemy i teraz może ustawimy niską moc, to znaczy normalną moc, tak zwaną. Jeżeli sterujemy ręcznie, to się nam wyświetla taka ikona, taki palec. O, widzicie? Ten palec się wyświetla. Zwiększa dalej moc. To jednak tylko w trybie normalnym on zwiększa moc przy wjechaniu na dywan, bo jeżeli używamy trybu turbo, no to cały czas ta moc jest zwiększona. Ja cały czas go steruję pilotem teraz. Ups. O! Jak widać, on w ogóle w tym trybie nie bazuje na czujnikach, tylko jedzie dopóki nie uderzy w przeszkodę. Nie bazuje na tych czujnikach nie, bezdotykowych, tak? Bo na tych dotykowych no to bazuje, ale na tych bezdotykowych nie bazuje w ogóle. Tu jeszcze mam chyba rozsypane trochę. Przeleciało mi tutaj pod drzwiami. Spróbuję go tam skierować.
Okej. Także jak widać, całkiem dobrze ten odkurzacz sobie poradził ze sprzątaniem. Jednak brak tej szczotki bocznej, tutaj widać, że jednak jest widoczne, zwłaszcza gdzieś tam wzdłuż właśnie mebli, czy wzdłuż ścian, gdzieś tam zawsze coś zostanie. No jednak ta szczotka boczna jest niezbędna, mimo że tu jest ta funkcja tej listwy czerwonej gumowej, która ma wygarniać wzdłuż ścian, to ona jakoś specjalnie super dobrze nie działa. Właśnie miga mi dioda już. Miga dioda, że bateria jest na wyczerpaniu. Za chwilę się rozładuje. Także nie pozostaje nic innego jak odprowadzić go do ładowarki. Ciekawe, czy ją znajdzie. Jest praktycznie na wprost. O, bezbłędnie. Trafił. Super. Teraz się ładuje.